Kolejne pytanie od twojego obserwującego. Znowu bardzo takie, które, na które pewnie odpowiesz, że zależy i tak dalej. Ile czasu zajmie zrobienie dobrej masy od zera? Nie ma czegoś takiego od zera, bo przychodzimy na świat już z masą mięśniową, ale zakładam, że ktoś dopiero zaczyna przygodę z dietą i siłownią. Chyba o to chodzi, nie? Ile czasu to zajmie? Znowu, raczej nie robimy jakiejś innej specjalnej drogi dla takiej osoby, tylko robimy 16 tygodni bloku solidnie, rzetelnie wykonanej masy mięśniowej. Natomiast, tu jeszcze można sobie uczciwie założyć jedną rzecz. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z siłownią, to jak wejdzie na siłownię, to ma prawo nie wiedzieć, o co w ogóle tam chodzi. I podobnie ma prawo nie wiedzieć, jak w ogóle się zabrać za dietę. To ma prawo być. Więc zanim uruchomimy okres budowy masy mięśniowej, uczciwie byłoby sobie dać, nie wiem, chociaż miesiąc na to, żeby opanować przynajmniej podstawy, jeżeli chodzi o trening i jeżeli chodzi o dietę. Dać sobie na to czas, żeby nauczyć się podstawowych wzorców ruchowych na siłowni, w ogóle kultury siłowniowej się nauczyć, żeby nie popełniać takich najbardziej podstawowych błędów. Podobnie z dietą, dać sobie taki miesiąc na rozruch, powiedzmy, i działać. Tu naprawdę nie ma co się szczypać i nie wiadomo, ile przygotowywać do startu. Więc tak mniej więcej to bym widział. Jeszcze jak ja bym miał dodać coś do tej odpowiedzi, to warto zdać sobie sprawę, że tak mniej więcej generalnie przez pierwsze 3 lata praktyki na siłowni, jeżeli będzie ona odpowiednia, osiągniemy tak 80 mniej więcej procent swojego całego potencjału genetycznego. Więc na początku te wzrosty są największe, więc to też takie motywujące może być dla tak, niektórych. Tak, kiedyś nawet czytałem dość ciekawą pracę o tym, że ten wzrost siły to nie jest do końca to, że nam nie wiadomo, jak ta siła realnie urosła i mięśnie, tylko po prostu wytwarzają się pewne połączenia mózg-mięsień, których wcześniej nie było. Więc ta siła od zawsze z nami była, tylko my jej jeszcze nie umieliśmy zaprzęgnąć do pracy, że tak powiem. Natomiast tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Jeżeli coś mogę podpowiedzieć, to podpowiem dwie rzeczy dla osób, które dopiero zaczynają. Pierwsza, polecam wam sobie znaleźć po prostu studio trenera treningu personalnego, gdzie ktoś, kto się na tym zna, jest normalny, po prostu wam w tym pomoże. Pokaże wam, jak trenować tak, żebyście wchodząc na siłkę wiedzieli, jak się na tej siłowni po prostu poruszać, do czego to wszystko służy. Nie musicie sami wszystkiego wymyślać na nowo i się we wszystkim po prostu doktoryzować, a naprawdę zaoszczędzicie sobie kupę czasu, frustracji, czasami wstydu, nerwów, bo każdy z nas, kto dopiero zaczynał, wie, jak to jest i to nie jest nic fajnego i każdy to rozumie, myślę, więc polecam to. Jeżeli chcecie to ogarnąć pod kątem treningu, czy diety, czy suplementacji, czy całej struktury, jeżeli mi pozwolisz, to tylko wspomnę, że prowadzę warsztaty Masa na Keto, które trwają miesiąc i to jest miesiąc, który naprawdę można wykorzystać na to, żeby się naprawdę solidnie przygotować i ja wypuszczam z takiego gniazdka i naprawdę wiecie wtedy dokładnie co i jak. Nie tylko pozwolę, ale też chętnie zostawię linka w opisie. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej,
do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!